Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Drzazga, Timag Agropolska. Jesteśmy w Karczmiskach. Dzisiaj odbywa się tutaj borówkowe faktory. Stoimy przy borówce amerykańskiej, przy kwaterze Blue Cropa. Chciałem powiedzieć Państwu, w jaki sposób należycie przygotować krzewy do spoczynku zimowego. Pierwsza dekada września już za nami, najdłuższy dzień w ciągu roku minął, teraz dnie są coraz krótsze, w nocy obserwujemy spadki temperatur, a nawet przymrozki. W takich warunkach krzewy borówki przygotowują się do spoczynku zimowego. Należy pamiętać, że w nowoczesnym sadownictwie zbiory to nie koniec sezonu. Należy zadbać o odpowiednie zahibernowanie roślin. Jest to bardzo ważne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że coraz częściej występują przedłużające się ciepłe miesiące jesienne, później zima bez okrywy śniegowej, a także silne mrozy, które mogą przyjść na przykład dopiero w lutym. Należy zadbać o akumulację składników pokarmowych, które zostaną wykorzystane wiosną, w następnym sezonie. Jest to ważne szczególnie w takim roku jak ten, kiedy chłodna i długa wiosna wpłynęła na to, że nie było możliwe efektywne pobieranie składników pokarmowych z gleby. W tym momencie należy zastosować nawóz Fertilider Axis. Wysoka zawartość fosforu oraz niewielka azotu wpłyną na dostarczenie energii celem poprawy jakości pąków kwiatowych wykształconych na rok następny. Do tego wysoka zawartość cynku wpłynie na lepszą zimotrwałość, na drewnienie pędów i akumulację tego mikroelementu w roślinie. Co bardzo ważne, nawozy z gamy Fertilider skompleksowane są biostymulującym kompleksem C-Active, dzięki czemu mamy pewność, że składniki pokarmowe zostaną bardzo szybko wchłonięte i przyswojone, a także przetransportowane z liści do innych tkanek w roślinie, do pąków, do pędów. Jest to bardzo ważne jesienią, kiedy metabolizm roślin powoli spowalnia, co wpływa na gorsze pobieranie i transport składników pokarmowych, a także deszczowa pogoda i wąskie okienka pogodowe na wykonanie zabiegu mogą skutkować zmyciem cieczy roboczej. Stosując nasze nawozy mamy pewność, że właśnie zostaną wszystkie składniki bardzo szybko przyswojone i przetransportowane w taki sposób, w jaki chcielibyśmy. Następnie po zabiegu Axisem należy wykonać wciąż na funkcjonujący liść zabieg Fertiliderem Leos. Jest to nasz nawóz cynkowo-borowy, oczywiście skompleksowany przez C-Active. Znowu tutaj dbamy o zimotrwałość, o zakumulowanie cynku, a także dostarczamy boru, który zostanie zakumulowany i wykorzystany wiosną jako bardzo ważny mikroelement wpływający na rozwój generatywny u roślin. Koniec lata, początek jesieni jest to także idealny czas na zastosowanie naszej tegorocznej nowości, czyli nawozu PhysActive Plus 1, w skład którego wchodzi wysoce reaktywny wapń w formie mezokalku, a także magnez i siarka w wysokich dawkach. Do tego wszystkiego dochodzi nasza zupełnie nowa biostymulacja PhysActive, czyli połączenie doskonale znanego już naszym klientom Physio Plus oraz Fukane. I to właśnie dzięki temu Fukane wpływamy na rozwój mikroflory glebowej, mikroorganizmów glebowych, które przeprowadzają humifikację, czyli powstawanie próchnicy glebowej. Dzięki temu zwiększamy żyzność i kulturę gleby, poprawiamy warunki wzrostu roślin, sprawiamy, że zasobność gleby jest większa i dostępność składników pokarmowych dla korzeni, dla roślin także. Do tego, tak jak wspomniałem, Physio Plus, czyli aminopuryna, w żołnierskim skrócie wpływają na wzmocnienie, rozwój, stymulację systemu korzeniowego. Pomimo wysokiej zawartości wapnia w tym nawozie polecamy go w stosowaniu pod borówkę amerykańską z pełną świadomością, oczywiście w dawkach niższych niż dla innych upraw sadowniczych, 150-200 kg na hektar w pasy roślin w zupełności wystarczy. Wapń zawarty w tym nawozie to wysoce reaktywny mezokalk, czyli drobno zmielony węglan wapnia pochodzenia ze złóż oceanicznych. Zadaniem tego nawozu nie jest podnoszenie pH, tylko właśnie zwiększenie żyzności kultury gleby, dostępności składników pokarmowych, rozwój systemu korzeniowego oraz odżywienie roślin w wapń odżywczy, czyli jony CA2+, które są bardzo ważnym składnikiem budulcowym ścian komórek roślin, a także wapń bardzo istotnie wpływa na jakość owoców. Dlatego tak ważne jest zaopatrzenie właśnie roślin, gleby w ten składnik pokarmowy.
Na plantacjach, które wykorzystują fertygację, aby odpowiednio, należycie przeprowadzić nawożenie jesienne i wprowadzić krzewy w stan spoczynku zimowego, należy zastosować nasz krystaliczny, niebieski KSC4. Dzięki temu z pożywki usuwamy azot, a także zwiększamy udział fosforu w tej pożywce, co jest bardzo istotne, ponieważ inicjowanie pąków kwiatowych może trwać nawet 8 tygodni. Należy tutaj dostarczyć energii. Dodatkowo system korzeniowy jesienią znowu trochę rozwija się. Do tego bardzo wysoka zawartość potasu wpływa na lepsze drewnienie pędów i zimotrwałość roślin. Nawozy krystaliczne z gamy KSC, poza świetnie przyswajalnymi składnikami pokarmowymi, posiadają opatentowany kompleks biostymulujący Fytaktyl, który zawiera prekursory fitohormonów, dzięki czemu wpływamy na dużo sprawniejsze przyswajanie składników pokarmowych oraz ich wykorzystanie w roślinie. Tak jak wspominałem na początku, jesteśmy na Borówkowym Faktory. Tutaj u doktora Pawła Krawca przeprowadzamy doświadczenia, które bardzo jasno wykazują działanie właśnie nawozów KSC na zwyżkę plonu. Ma to jak najbardziej ekonomiczne uzasadnienie. Zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami, którzy posiadają odpowiednie narzędzia, odpowiednią wiedzę, tak aby dopasować technologię nawożenia do potrzeb danego gospodarstwa. Zalecamy również jak najbardziej wykonywać badania gleby, żeby precyzyjnie to nawożenie ułożyć. To nawożenie, które już jest zaczątkiem przyszłorocznego sukcesu, przyszłorocznych plonów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.